Proszę Państwa, kiedy w 1969 roku kończyłem moje studia na Uniwersytecie Warszawskim, docent Zofia Wartałowska powiedziała: no słuchaj, musisz mieć jakiś dobry temat do pracy magisterskiej. Mam dla Ciebie bardzo prosty temat. Nie chcę Cię wpuszczać w skomplikowane rzeczy. Tutaj jest prosty temat: ozdoby wczesno-średniowieczne, srebrne z Polski, ze skarbów polskich. No, potem mi zajęło prawie 20 lat, żeby zajmować się i tak zwanymi słowiańskimi ozdobami wspólnie ze skandynawskimi. Potem była długa przerwa. Dopiero w 2013 roku w Polsce z powrotem trzy wielkie granty, nie finansowo, ale wielkie granty, wciągnęły mnie z powrotem w tę tematykę, co jeszcze raz mi potwierdziło, że zajmowanie się ozdobami, a zwłaszcza ozdobami srebrnymi po wielkomorawskimi, to jest sprawa bardzo skomplikowana i że te trzy granty nie są wystarczające, żeby się przegryźć przez to, żeby mieć na klarowny obraz tego, co reprezentują te ozdoby. Dzisiaj postaram się tylko i wyłącznie powiedzieć o dwóch grupach ozdób postwielkomorawskich, czyli zachodniej i wschodniej. I będę się raczej tego trzymał. Korzeń tego wszystkiego i początek tego wszystkiego to jest Wielka Morawa. Czesi bardzo chętnie mówią, że to nie było żadne państwo. I możliwe, że mają rację, ponieważ kiedy Węgrzy się pojawili i zniszczyli to państwo, to one nie wróciło z powrotem. Czesi, czyli Przemyślidzi i Piastowie, stworzyli coś trwałego, natomiast Wielka Morawa, część słowacka Wielkiej Morawy, weszła w obręb Królestwa Świętego Stefana, czyli węgierska. Morawa nadal funkcjonowała i to, co było w IX wieku obecne w grobach elit społecznych Wielkiej Morawy, to funkcjonuje również nadal w X wieku. To, co jest istotne z Wielką Morawą, to jest pierwsze prawdziwie wielkie, nazwijmy to państwem jednak, które ma słowiańskie elity, które mają własną kulturę materialną. Jak wiemy, Słowianie należą do cywilizacji, która się nie bawi w takie rzeczy. Czyli my praktycznie rzecz biorąc do IX wieku nie mamy słowiańskich ozdób. To, co pokazują czasami Rosjanie albo Ukraińcy, to się nie zgadza zupełnie. Siedow zwykł pokazywać, to jest właśnie krywickie, a ja mówię, no nie, no to jest przecież bałtyckie. Mówi, no właśnie, krywickie, no ale nie słowiańskie, no jest słowiańskie. No, oczywiście to nie jest prawda. W każdym razie to, co jest istotne dla tej kultury materialnej elit wielkomorawskich, to jest to, że panowie biorą swoje prestiżowe rzeczy z państwa karolińskiego, natomiast panie dostają wyroby wyjątkowej jakości jubilerskiej, która powstała jeszcze za czasów awarskich, czyli wprowadzenie przede wszystkim z bizantyjskiej sztuki techniki granulacji i to zostaje przejęte przez zawodników wielkomorawskich, które produkują wyjątkowej jakości ozdoby.
Tak się to zwykle przedstawia. To są przede wszystkim zausznice. No właśnie, tego rodzaju. Ale również paciorki i w pewnym momencie pojawiają się również granulowane lunule. Bardzo mało tego jest, ale te lunule mają największą przyszłość, jak się okaże. I również paciorki, ale paciorki bardzo specyficzne. Przepraszam. Ostatnie, a jednocześnie trochę nowsze, jeżeli chodzi o skład ozdoby wielkomorawskie, pojawiają się w Starej Kołżim, już w Kotlinie Czeskiej. Ten paciorek na górze jest bardzo ważny. I to, co widzimy na dole, jest również bardzo ważne, a mianowicie kaptorgi, czyli te pudełka, zawieszki, w których znajdowały się różnego rodzaju przedmioty, magiczne przedmioty. Tu warto jednocześnie jeszcze raz powtórzyć, że wszystkie ozdoby, które były produkowane od początku do dzisiaj, to są amulety i talizmany. To nie są obojętne, ideologiczne przedmioty mające tylko zdobyć. To, co tworzyli część przedmiotów tego rodzaju, które były tworzone przez Wielkomorawian, pojawiają się u Czechów, u Przemyślidów, między innymi na Hradzie w Pradze. Tutaj mamy oczywiście zawieszki, zausznice, kaptorgi i paciorki, ale przede wszystkim wprowadzenie do tego elementów zwierzęcych. I z tego powstaje to, co ja nazywam zachodnią, a właściwie czeską grupą. Problem jest taki, że w Czechach, w Kotlinie Czeskiej nie ma skarbów. Skarby, które są w Kotlinie Czeskiej, składają się tylko i wyłącznie z żelaznych przedmiotów, nie ozdób. Tego typu przedmioty bardzo rzadko pojawiają się w bardzo małej ilości skarbów od 80. lat X wieku w związku z ekspansją piastowską na tereny czeskie. Także to jest mniej więcej to, co reprezentuje dosyć typowe rzeczy dla grupy czeskiej. Większość z tego oczywiście znamy ze skarbów polskich, które pojawiają się mniej więcej w połowie X wieku na terenie powstającego państwa Piastów. I ta tego rodzaju biżuteria, która ma, zwykle się mówi od 1962 roku, kiedy mistrz Józef Kostrzewski zrobił podstawową typologię i po zrobieniu typologii i znalezieniu analogii powiedział, to jest polskie i koniec. I tak potem dalej to szło. Oczywiście jak się bliżej przyglądać temu, to wiadomo, że no to nie jest wystarczające, te analogie, które znajdujemy w Polsce, żeby powiedzieć, że to jest produkcji polskiej. Nie zapominajmy, jak zaawansowaną technologią jest technologia granulacji. W Polsce przed pojawieniem się skarbów nie ma sztuki złotniczej w ogóle, od VI wieku. Ostatnie skarby ze złotymi przedmiotami, jakie znamy z terenów Pomorza i północnej Wielkopolski, to są skandynawskie przedmioty i z chwilą, kiedy one znikają w pierwszych dziesięcioleciach VI wieku, aż do połowy X wieku nie ma na terenie Polski skarbów z ozdobami. Oto jeszcze też należy do tej grupy zachodniej i przede wszystkim to, co jest najwyraźniej, była największa potrzeba używania, a mianowicie właśnie te wspomniane kaptorgi. One pochodzą z wspaniałego skarbu z Piaski Dramino obok kamienia
czyli zaraz obok Wolina, było ich kilkaset w jednym skarbie. O, tego rodzaju rzeczy. No takie mamy skarby, to jest skarb, który można spokojnie nazywać typu polskiego. Pojawia się również czasami w Skandynawii, ale to przede wszystkim na terenie Bornholmu. Tutaj gdzieś mieliśmy go. No właśnie, tak. Oczywiście z zachodnimi, czyli czeskimi ozdobami. Natomiast no możemy założyć, że z chwilą, kiedy kończy się państwo wielkomorawskie, część złotników wielkomorawskich wyemigrowała do Kotliny Czeskiej, gdzie zaczęli kontynuować swoją pracę. Inni skierowali się raczej na wschód, między innymi do naszych bratanków Węgrów, gdzie mamy bardzo ciekawe, sami Węgrzy nie bawili się w chowanie skarbów, bo skarby to nie jest to, że się chowa dlatego, że ktoś przyjdzie i nam ukradnie, tylko że to są najczęściej depozyty religijne. Większość tego przynajmniej. Między innymi Czesi, którzy mieli swoją własną tradycję chowania przede wszystkim przedmiotów zrobionych z żelaza, nie bawili się w chowanie skarbów srebrnych. Tutaj mamy zestaw tych ozdób, które powstały na terenie obecnej Ukrainy, włącznie z Dniestrem, czyli z obecną Mołdawią, gdzie tego rodzaju rzeczy występują. One mają zawsze związek ze Skandynawami, ze Szwedami, czyli po prostu z Rusami. Nie będziemy wchodzili w szczegóły. Warto tutaj zwrócić uwagę na te paciorki. Przede wszystkim lunule, które się stają czymś niesłychanie ważnym i w wielkiej ilości są produkowane. Tutaj mamy tego rodzaju również wypukłe zawieszki i czasami wspaniałe zupełnie w swojej konstrukcji i granulacji ozdoby. Ops. Tutaj mamy skarb z, kiedyś była to Austria, potem były Węgry. Ci, którzy widzieli skarb z Perespy, to rozpoznają elementy, które tutaj są. Tu mamy paciorki, które znamy z terenów polskich, prawda, w dużej ilości, ale to nie są polskiej produkcji. Tutaj mamy Perespę 1, troszeczkę to wszystko się rozsypało. Mamy tutaj te paciorki eleganckie z guzami. Mamy oczywiście lunule, ale Perespa 2, która jest rzeczywiście wspaniałym przykładem tej wschodniej grupy, gdzie mamy również to, co na początku kiedyś było guzami, które było używane w stroju, a tutaj przekształcono w zawieszki. Natomiast to, co się po raz pierwszy pojawia, czego nie było na terenie wielkomorawskim, to są te tutaj cylindryczne zawieszki z otworami w dnie. Coś, co przypomina zawieszki z czasów już późniejszych, z okresu renesansu, kiedy w środku znajdowały się silnie pachnące przedmioty, które powodowały, że kobiety noszące to mogły przynajmniej mieć jakiś zapach dobry, a nie to, co się krążyło dookoła. O właśnie, tutaj mamy przykład, o tutaj te otwory, a tu mamy ten właśnie klasyczny, późniejszy element. Przepraszam. O tutaj mamy przykład wschodnich ozdób z Ciechanowa, wielki skarb z bardzo dobrej jakości lunulą i paciorkami, ale mamy również górę Stręgową, niedaleko Łomży,
gdzie mamy no, wielkiej klasy paciorek typu łukowego. Ale również i bardzo ciekawe zawieszki, zausznice. I tu mamy zestaw tych rzeczy, które obecnie, no te jeszcze, to one pochodzą z Wołynia, to jeszcze znaleziono za czasów sowieckich, ale ta cała reszta to jest wszystko złodziejstwo, które pojawia się na internecie, ale które nam pokazuje ilość skarbów z ozdobami tego rodzaju, jaka znajduje się na terenie Ukrainy. Tutaj mamy skarby, które zawierają tego rodzaju ozdoby. Kilkanaście takich skarbów, które znajdują się dookoła największej aglomeracji ruskiej, czyli skandynawskiej w Rosji, czyli z Gniezdowa obok Katynia, gdzie mamy tego rodzaju skarby, dominujące oczywiście lunule, ale zawsze gdzieś tutaj jest również zawieszka typowo skandynawska. Tutaj mamy ten zestaw bardzo typowych z wypukłymi, które one są bardzo ważne razem z lunulami, ponieważ kiedy ten X wiek się kończy, jesteśmy w X wieku cały czas, kiedy się on kończy, to złotnictwo zaczyna funkcjonować u elit na początku już słowiańskich po raz pierwszy. Jak wiemy, dopiero w XI wieku cywilizacja, klasyczna cywilizacja słowiańska bez ozdób się zmienia pod wpływem chrztu. Bizancjum wchodzi pełną parą i część tego, co była używana przez Rusów, Szwedów, zaczyna funkcjonować u słowiańskich elit. Najmłodszy skarb z podobnymi rzeczami został znaleziony na terenie Kremla moskiewskiego. O, tutaj z Kijowa mamy przykład z tą klasyczną zapinką duńsko-szwedzką, czyli tutaj z tymi czterema wolutami i z tymi wypukłymi ozdobami. Tutaj mamy dwa przykłady z Mołdawii, przy grodach wielkich w Ekimałcy i Alcedar. Ostatnio mołdawiańscy archeolodzy uznali po długich rzeczywiście cierpieniach, ale i porządnych badaniach, że są to skarby związane z wikingami, którzy trzymali się szlaku handlowego od Morza Czarnego przez wschodnią część obecnej Polski aż do Bałtyku. To wszystko wskazuje na to, że mieli rację. Oczywiście szlak był w rękach Rusów, czyli Szwedów. Mamy również takie skarby na ziemi nowogrodzkiej, czyli już na północy, tam gdzie się zaczyna cała saga Rusów. I tutaj mamy, jak zwykle, tutaj mamy niektóre paciorki, które nam podobne mamy z polskich skarbów. Tutaj mamy jeszcze rzecz czysto skandynawska i to, co zwykle również się pojawia u Rusów z tego okresu, a mianowicie koczownicza sztuka. A na Gotlandii, wyspa Gotlandia, która oczywiście ma swoją własną kulturę niesłychanie silną, tu się pojawia sztuka granulacji, gdzie najbardziej popularne zawieszki przedstawiające twarz jednego z bogów, najczęściej trickstera Loki. Tutaj jest przedstawiona tak, jakbyśmy patrzeli na dekorację lunuli. A tutaj mamy lunulę, gdzie ta twarz została wmontowana. Także to jest mniej więcej to. Mamy dwie grupy, grupę czeską, którą najlepiej znamy ze skarbów polskich, ponieważ tych skarbów nie ma na terenie Czech, wobec czego dopóki oni są tacy słabi chrześcijanie,
to oni to wkładają oczywiście do grobów kobiecych, ale z chwilą, kiedy zaczynają być trochę bardziej poważnymi chrześcijanami, to znika z grobów i wobec tego nie mamy w ogóle dostępu do ciągu dalszego tego rodzaju ozdób. Wobec czego to, co mamy, to jest to, co znajdujemy w polskich skarbach. A na Rusi to w pewnym momencie wychodzi z rąk tylko skandynawskich i wchodzi do powstających elit słowiańskich. I tam to się kontynuuje się to aż do XIII wieku. Także mamy te dwie grupy. Jak patrzymy na ozdoby, które jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby widzieć jako polskie, to mamy czeskie i ruskie. Nic na to nie poradzimy. Dziękuję.